Dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Dzisiaj moim Państwa gościem Michał Hadasik, dyrektor artystyczny sceny Pod Regałem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Scena Pod Regałem rusza z trasą śladami Agnieszki Osieckiej. Gdzie będzie można Państwa usłyszeć? Ruszamy z trasą po Dolnym Śląsku. Wychodzimy z tej strefy komfortu, ponieważ my tutaj mieścimy się w kawiarni Teratka na wrocławskim rynku. Natomiast no z racji z tego, że się rozrastamy, no to postanowiliśmy ruszyć na podbój województwa. No i rozpoczynamy 4 lutego w Dusznikach Zdroju, w legendarnym dworku Chopina. Następnie 5 lutego przemieszczamy się do Szczawna Zdroju, czyli do teatru imienia Henryka Wieniawskiego. No a kończymy tą naszą mini trasę w klubie muzycznym Vertigo we Wrocławiu, gdzie już nie tylko piosenki Osieckie, ale również dołączymy piosenki innych wielkich mistrzów słowa. Po co w ogóle taka trasa, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki, czyli o Agnieszkę Osiecką? No przede wszystkim z powodu tego, że my jako scena Pod Regałem jesteśmy taką nieformalną grupą, która propaguje piosenkę literacką, piosenkę poetycką, kabaretową. To jest nasza macierz i z tego zawsze słynęliśmy, że przede wszystkim chcemy propagować te teksty, promować, przypominać piosenki, które często już są gdzieś do szuflady odłożone. Być może młodsze pokolenie już nie pamięta tych wspaniałych utworów, a warto je przypominać, bo to wspaniałe teksty, cudowne aranżacje. A dlaczego Osiecka? Ponieważ raz, że to jest nasza mentorka, wspaniała poetka. A po drugie, że obchodzimy w tym momencie rok 85. urodzin naszej mistrzyni słowa. W październiku, jak dobrze pamiętam, tak, w październiku obchodziła poetka, by jakby żyła 85. urodziny. Natomiast w marcu, 12 marca jest rocznica 25. rocznica śmierci. Więc, czyli się zgadza. Czyli tak się zgadza. Jest to taki okres i jubileuszowy. Warto w tym okresie, w tym czasie przypominać teksty Agnieszki Osieckiej. No właśnie, to z jakich tekstów myślę, że wielu widzów Agnieszkę Osiecką kojarzy, ale dla tych, którzy na przykład nie wiedzą, że dany tekst jest jej autorstwa, to z czego można kojarzyć, oprócz takich najbardziej popularnych do tych mniejszych? No przede wszystkim myślę, że wszyscy widzowie kojarzą takie wielkie przeboje, hity jak Małgośka, jak Wielka Woda, na przykład muzykę też filmową, walc Szpicbródka czy walc z filmu Noce i dnie. Ale my też przypominamy takie piosenki, które właśnie są trochę no gdzieś tam na przestrzeni lat umknęły może większości widzom. Mamy tutaj Machorę, mamy miasteczko Bełz, miasteczko Cud, Mamasze, czyli wiele takich kawałków ciekawych, które no być może szerszej publiczności nie są znane. My dokonaliśmy własnych aranżacji, także naprawdę warto przyjść, posłuchać tych utworów i gdzieś przenieść się w ten magiczny świat Agnieszki Osieckiej. Czyli będzie można się zatrzymać w tym takim codziennym pędzie, znaleźć tą chwilę wytchnienia, no i tej muzyki posłuchać. No właśnie, nie tylko też muzyki, bo przygotowaliśmy również serię ciekawych anegdot, ponieważ jak dobrze wiemy, Agnieszka Osiecka wspaniała dziennikarka, publicystka, tekściarka, ale postać, no bądźmy szczerzy, barwna, nietuzinkowa, z wieloma historiami na swoim koncie. Zaskoczyć lubiła zdecydowanie. Także podczas tych koncertów, oprócz muzyki, również Państwo na pewno usłyszycie wiele ciekawych anegdot, które przygotowaliśmy specjalnie pod ten koncert. To jaka będzie formuła? Jeżeli to nie będzie tak zero-jedynkowo koncert, to w jakiej formule będzie to wydarzenie? Wydarzenie przede wszystkim chcemy promować jako spotkanie przyjacielskie, rodzinne, gdzie każdy może przyjść i każdy oprócz muzyki dostanie porcję historii, a jednocześnie chcemy stworzyć taką właśnie atmosferę domowego, rodzinnego ogniska literackiego, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się tą twórczością, ale przede wszystkim w wspólnym gronie odetchnąć. Mamy takie czasy teraz, że jest trochę niepokoju wokół nas, jest tego stresu, więc warto no, zarezerwować sobie kilka godzin, zrobić oddech od tych wszystkich niespokojnych myśli, przyjść do nas i jakoś wspólnie pięknie spędzić czas. Myślę, że wielu widzów Agnieszkę Osiecką zna bardzo dobrze, a co z tymi, którzy no właśnie nie znają aż tak dobrze artystki? To jest tak, że też się odnajdą na tym koncercie, czy właśnie jednak lepiej, żeby doczytali na przykład wcześniej? Myślę, że jak najbardziej się odnajdą, ponieważ my jako scena Pod Regałem liczymy kilkanaście osób na tych koncertach. W zależności od lokalizacji będą różni artyści, ale zawsze dbamy przede wszystkim o dobrą atmosferę. Więc nawet jeśli nie znamy aż tak dobrze postaci Agnieszki Osieckiej czy ich piosenek,
no to w tym momencie na pewno warto przyjść, ponieważ atmosfera jest niezapomniana, jest dużo też śpiewania wspólnego, klaskania. My zawsze aktywizujemy publiczność, liczymy na to, że podczas koncertów publiczność jest takim żywym elementem tych wydarzeń, że żywo uczestniczy w wydarzeniach. Nie jest tylko wyłącznie publicznością, która przyszła posłuchać i wychodzi, ale nie, staje się integralną częścią spektaklu. Powiedzieliśmy, że będzie wielu artystów, no to kogo będzie można usłyszeć? W zależności od lokalizacji to będą różni artyści? Będzie jakaś zmiana, jakaś tak. tutaj... No to w zależności od tego też od dostępności artystów, bo nasi artyści, nasze artystki przede wszystkim pracują w różnych teatrach, czy to w Teatrze Muzycznym Kapitol, w Teatrze Varieté w Krakowie. Także tutaj w zależności od spektakli, dostępności, no przede wszystkim mamy tutaj nasze młode gwiazdy, czyli panią Elizę Mark, Adriannę Górkę, Paulinę Jerzewską, Alicję Konarską, Malwinę Rabendę, Anię Kalbach. No można by tu wymieniać i wymieniać. Natomiast myślę, że jeśli żadna sytuacja pandemiczna oczywiście się tutaj nam nie przytrafi, mówię tym artystkom, to te wszystkie osoby będzie można podziwiać i zobaczyć w czasie tych koncertów. Czy koncerty są biletowane? Jak to wygląda? Jak wejść na taki koncert? Tak, no niestety, drodzy Państwo, musieliśmy, choćby, chociaż nie chcieliśmy, ale musimy oczywiście biletować te koncerty, żeby chociaż pokryć koszty organizacyjne, więc przygotowaliśmy taką specjalną ofertę. W Dusznikach Zdroju będą to bilety w cenie 30 zł, w Szczawnie Zdroju będą to bilety w cenie 50 zł, natomiast kończymy w Vertigo i tam już bilety w cenie 40 zł. Te wszystkie bilety, drodzy Państwo, można kupować internetowo na platformie Eventim Polska, jeśli chodzi o trasę Dolnego Śląska, natomiast jeśli chodzi o trasę tutaj końcówkę, czyli Wrocław, no to już w lokalu Vertigo, bądź też na ich platformie wyjściówki. Teraz obostrzenia są takie, że może wejść określona liczba osób plus osoby nie zaszczepione, nie wliczają się do tej wcześniejszej liczby. Czy u Państwa też tak to będzie wyglądało? Są jakieś limity, obostrzenia, jak to będzie tak, no będziemy działać w zależności od aktualnych w tym dniu panujących gdzieś tam obostrzeń. My współpracujemy z tymi placówkami pod względem oczywiście zabezpieczeń, także są to instytucje kultury, które tak naprawdę na co dzień działają w dobie pandemii i dobrze sobie z tym radzą. Także jesteśmy w pełni tutaj bezpieczni i jak najbardziej zachęcamy, żeby skorzystać z tych wydarzeń, bo naprawdę oni wiedzą, znają się na swojej pracy, na swojej robocie i dbają o to, żeby wszyscy goście tych koncertów byli bezpieczni. No i w tym roku 5-lecie sceny pod regałem. Co Państwo szykują z okazji tych urodzin? No to już tak urodzinowo wybiegniemy trochę w przód. Nasze urodziny przypadają na okolice czerwca, no lipca powiedzmy. Oczywiście koncert promujący naszą pierwszą debiutancką płytę Śladami Mistrzów Słowa. Taki tytuł będzie nosić ta płyta. Ona już jest w przygotowaniu. Już podjęliśmy tutaj czynności, żeby wejść do studia. Rozpoczynamy już niedługo proces zrzutki, czyli oczywiście będziemy zachęcać wszystkich Państwa, jeśli kochacie piosenkę literacką, poetycką, do wspierania naszej grupy nieformalnej. No i na przełomie czerwca, lipca planujemy Festiwal Kultury Europejskiej. On się już odbył w tamtym roku we Wrocławiu. Niemniej w tym roku też uderzamy na Dolny Śląsk. Czyli szerzej, już nie tylko sam Wrocław. Tak. Marzenia trzeba spełniać, rozwijać i mamy już tutaj wstępne lokalizacje. Także jeśli wszystko dobrze pójdzie, to na przełomie czerwca, lipca zapraszamy na Festiwal Kultury Europejskiej. To do tego będziemy jeszcze wracać, nie wybiegamy w przód za bardzo. Spójrzmy za to w tył i podsumujmy krótko te 5 lat. Co to był za czas? No bo 2 lata w pandemii tak naprawdę. No tak, 2 lata w pandemii. Powiem szczerze, że nie były to łatwe lata, ponieważ nasza scena jest przede wszystkim nieformalna. Nie jesteśmy dotowani przez żadną instytucję kulturalną. Działamy tylko i wyłącznie na bazie naszego własnego zaangażowania, naszych własnych środków i tak naprawdę publiczności, która nas odwiedza. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że z małych, malutkich koncercików tworzonych tylko i wyłącznie przy fortepianie, przy naszych wokalistach, stworzyliśmy już ponad 300 wydarzeń kulturalnych, wydarzeń artystycznych na terenie całego kraju.
No i przeszliśmy tak naprawdę już w scenę, która organizuje duże festiwale. Także w dobie pandemii również koncerty online, Operacja Grodno, o której tutaj też mówiliśmy w studiu Echo24. No i planujemy coraz więcej tych wydarzeń też online, żebyśmy docierali do jak największej ilości ludzi. No miejmy nadzieję, że ta pandemia będzie już umożliwiała, że będzie na tyle bezpiecznie, że będzie umożliwiała jak najszersze granie dla publiczności. Też mamy taką nadzieję. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Moim Państwa gościem Michał Hadasik, dyrektor artystyczny sceny Podregałem. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.